czy oglądał pan trailer, zajawkę do Wiedźmina, do gry, tak, która pojawiła się niedawno? Tak, pokazywano mi to. No całkiem sympatyczne, prawda? Wesołe, jakie tu latają tam, ciach, ciach. No, fajne, to zabawa jest niezła. Się to podoba. Czy... Widać, że to fajnie zrobione. To Bagiński robił, to ten fachowy człowiek, fachman od takich rzeczy. Przypomina trochę ten Wiedźmin, tego, którego pan sobie wyobrażał pisząc. Ja sobie nie wyobrażam, ja nie rysuję obrazków, ja piszę. Czyli pisząc nie myśli pan obrazami zupełnie? Nie, ja tego nie widzę. Czy w takim razie to, co pan zobaczył, w jakiś sposób zachęciło pana do tego, żeby sięgnąć po grę komputerową? No, nie, spróbować? Bo ja nie gram w grę komputerową. Nie? Nie interesuje to pana zupełnie? Nie za bardzo. A jak pan, czy w ogóle pan się zastanawiał nad tym, jak to jest, że osoby, które sagi nie pisały, lecz tylko ją czytały, teraz mogą kierować pana bohaterem? No czemu nie? No jak się już czytało, no to chyba coś się na ten temat wie. To wystarczy. Nikt nie powiedział, że to jest niemożliwe. Marlicz napisał Karłudowi dalszy ciąg Łowców Wilków, Łowców Złota i wyszło całkiem dobrze, prawda? Ktoś tam jeszcze, bodajże Słojewski, nie pamiętam, czy nie, Mirek jak na sali to będzie pamiętał, napisał dalszy ciąg trylogii. No wyszło trochę gorzej, ale napisał, no bo trylogię czytał, prawda? No to wystarczy generalnie rzecz biorąc, to już wystarczy do tego. Z tym, że oczywiście mocno bym polemizował co do tego, czy jest to ciąg dalszy. Może to wcale nie jest ciąg dalszy. A co będzie, jak ja zechcę napisać ciąg dalszy, to który będzie ważniejszy? Na razie się nie przymierzam, ale... Zawsze jest taka możliwość. Mamy świetne książki, mamy niezły komiks, mamy w porządku grę, no i mamy ten film, o którym powiedziano już prawie wszystko. A pytanie moje brzmi, czy jeżeli by się ktoś do pana zgłosił z ponowną chęcią adaptacji, jak się pana to zapatruje? No dlaczego nie? Ja jestem otwarty, ja ludziom wierzę, a co za problem? Dlaczego nie wiem, miałbym odmówić? Wiesz, odmowa traktowana była chyba w sposób, no nie wiem, musiałbym mieć argumenty. Jeżeli ktoś zgłasza się do mnie i chce jakąś twórczość adaptować, to oprócz tak zwanych argumentów technicznych, na zasadzie przed mi, wie pan, no, 20-latek, który mówi tylko, wie pan, ma duże chęci, no, tylko chciałby zrobić film. Mówi, a co pan ma, może studio filmowe? Nie, tylko camcorder. No to podobno Mel Brooks stwierdził, że żeby zrobić dobry film, to jemu wystarczy 5 Żydów i camcorder. Ale to wtedy ja bym zapytał tego chłopca, to przecież nie ma 4 Żydów. To było zastrzeżenie techniczne. Natomiast wydaje mi się, że gdybym miał zastrzeżenie typu nie, bo nie, to musiał mieć argumenty. Dlaczego niby nie? No dlaczego niby nie? No oczywiście jest to też kwestia negocjacji. No przecież wiadomo jest rzecz, że takie adaptacje, no to nie jest takie sobie uchacha, prawda? Tylko trzeba się umówić. Coś z tego trzeba mieć. Nigdy nie, może nie tyle co Grisham, bo Grisham dostawał po 15 i po 20 milionów dolarów za prawo adaptacji, który jest jednym ze swoich książek, a sfilmowali wszystkie. Fajny wynik. No ale no, Grisham jest Grisham, Ameryka jest Ameryka. Czyli Hollywood pan zaufa? Co zrobić? No w każdym razie no, nie można, bo cię pytają, a dlaczego jak film był taki do dupy, notabene to ja przejrzałem potem sobie tak z ciekawości, polską kinematografię i jej osiągnięcia z tego, prawda, przykładowego diapazonu czasowego. I ten Wiedźmin się broni wśród tego. Tym smokiem.